Ostrowia. Tutaj też kilka zmian i mamy tutaj zacięgi mocno ekstraligowe. Tutaj tak naprawdę mamy to, co miało zostać. Jeżeli mówimy o tym, że Gdańsk no, opuścili zawodnicy ci, którzy byli słabsi, wymieniane są jakieś tam gorsze ogniwa. Wiadomo, że Matza chciano, z tego co mówili w mediach, nawet duże lepsze pieniądze miał dostać w Gdańsku, ale jednak zdecydował się odejść. Teraz pewnie przy nowym sponsorze można by dołożyć do koperty drugą i może by jednak został, ale jest jak jest. Tutaj mamy mocną wymianę też tych zawodników i tak naprawdę podstawą mają być juniorzy fenomenalni, którzy się też zapowiadają z roku na rok na przebojowych i tutaj mają zdobywać ligi. Nie udaje się póki co, ale ten zeszły rok naprawdę solidne i Krawczyka, i Szostaka średnie. I oczywiście pan Staszewski. To, że on został, to pewnie też przyciągało takich zawodników, którzy nawet mówili o tym. Czugunów mówił, Gleb, w wywiadzie, że na szkole tacy zawodnicy jak Holder czy Jakobsen sami się zgłaszają, no to coś musi w tym Ostrowie być, tak? Tak. Więc naprawdę wydaje się, że to jest najlepsza ekipa na ten moment, nawet już bez analizy, ale też tych transferów sporo, bo przecież i Czugunów, i Holder, i Jakobsen, tylko Musielak zostaje, więc tutaj można powiedzieć, że no jeszcze Jasiński, który na pewno ma wymienić Gusca, który, no właśnie, czy on był na plus? My jeszcze nie robiliśmy odcinka Ostrowa, ale Darku, jak tutaj widzisz? Może zaczniemy od dołu. Jasiński, Gust. Ja tylko zanim, Patryku, to odpowiem na jedno pytanie z czatu. Oczywiście, że kapitanem Wybrzeża jest Klint, ale do tej pory była pełna zgoda w Wybrzeżu. Nie było takiego aż silnego charakteru, jakim był Nikolaj. Teraz dochodzi Krzychu Kasprzak. Masz rację, że on nie musi być w ogóle kapitanem, ale on będzie musiał jakimś tam co-pilotem, tym, czyli drugim pilotem być, bo tutaj nie może powtórzyć się to z Grudziądza. Trzeba wnieść pozytywny wkład i na torze, i poza nim w ten zespół. O, to tyle. Jasiński, słuchaj, no tak, niby to jest taka zgraja zawodników, którzy mają jakąś tam lepszą lub gorszą przeszłość w Ekstralidze, ale ci lepszą przeszłość w Ekstralidze mają bardzo dawno temu, ci, którzy mają gorszą, mają ją bardzo niedawno. I są to zawodnicy, którzy pokazali się tu i ówdzie, ale nie wiem, czy to są takie straszne wzmocnienia, bo Chris Holder, który ostatnio za bardzo się zapracował w parku maszyn i nawdychał kilka niepotrzebnych rzeczy, sprayów, przychodzi za Grześka Walaska, który jednak jest tutaj zabetonowany na takim 1-9, powiedzmy, kręci się koło tych dwóch punktów. Myślę, że tu na pewno jest wzmocnienie, bo Grzesiu Walasek, jednak ten ląd u niego w tej świeczce moim zdaniem jest krótszy, więc Chris zresztą dobrze zna Ostrów. Też pierwszą część sezonu ekstraligowego rok temu bardzo dobrze jechał, dopiero potem lekko posiadało u wszystkich zresztą zawodników. Fredrik Jakobsen to nie był nigdy wirtuos, jeśli chodzi o pierwszą ligę, kiedy jeździł dla Gniezna. Na przykład w 2020 roku zrobił 1,86. Natomiast czy 21, o ile dobrze pamiętam. Natomiast tutaj przychodzi za Oliwiera Berncona. Myślę, że tu akurat też jest malutkie wzmocnienie. Jest to, tak naprawdę ja dałem na przykład Czugunowa na wymianę z Walaskiem, bo 1,5 punkta to naprawdę z racji tego, co to się działo z tym Czugunowem ostatnio, to dość spory wzrost. Chociaż wiadomo, i te sezony wcześniejsze miał lepsze, bo 1,7-6, potem 1, prawie 1,7 w tym Wrocławiu, potem spadek do 1,427 i teraz lekkie ustabilizowanie się, ale troszeczkę wyżej, chociaż pierwszy sezon w Gorzowie, przepraszam, w Grudziądzu, na specyficznym torze i jednak ta średnia lekko skoczyła, więc ja czuję, że Gleb z tym swoim talentem tutaj może się rozwinąć i może nawet dojść do tego 1,9. Tak 1,8, myślę 1,9, więc troszeczkę wymieniłby tego 1-1 moim zdaniem Walaska, więc z tego punktu widzenia właśnie wychodzi mi tutaj ta zamiana. Berson za Holder, znaczy Holder za Bersona, tutaj no właśnie, co z tym Chrisem, tak? Czy to będzie ten Chris z tego sezonu, kiedy doprowadził oczywiście do Ekstraligi Toruń, czy to są te ostatnie sezony, czy to jest ten ostatni w Ostrowie, kiedy miał 1,975 w Ekstralidze, pamiętamy. I tam znakomicie się odradzał po odejściu z Torunia, więc
Myślę, że to, co się przydarzyło, wiadomo, że była ogromna kontuzja i też współczujemy, bo stracił prawie cały sezon, ale tam, gdzie się pokazywało tak jadarko, mówiłeś, to naprawdę nie było nic wielkiego. Ja myślę, że może się zakręcić wokół 2-0 spokojnie i to może być też takie wyrównanie leciutkie, może więcej, troszeczkę kapkę od tego Bergsona, ale Jakobsen za Nielsena tutaj może, moim zdaniem, patrząc po jego poprzednich średnich, może być jakościowa zmiana i kto wie, no to właśnie... Tym bardziej, że Frederick potrafił czasami wyskoczyć w tej ekstralidze, więc nie miał ciągłości, to prawda, położył strasznie ten sezon. Pierwszy miał w Grudziądzu rok temu 1,62, teraz 1,28, ledwo wyciągnął. Wydaje mi się, że tu jest właśnie zamianił stryjek, ale ze wskazaniem na właśnie siekierkę. No i Wiktor Jasiński. Porównując formację, czy w ogóle ten sezon Ostrowski w wykonaniu Gustca do tego z 2023 roku, do tego, co może być z Jasińskim, no to myślę, że średnia 1,37 Gustca to nie jest coś poza umiejętnościami Jasińskiego. Nie wiem, czy będzie więcej niż ponad to. Wiadomo, że z Gustcem w pełni formy, bez kontuzji, byłaby to no, nawet 1,9, jesteśmy w stanie sobie 2,0 to wbić do głowy, jeżeli rzeczywiście mógłby się od początku wygryźć w to, potrenować i tak dalej. Myślę, że Jasiński nie jest taki zły, za jakiego go ludzie uważają. Myślę, że to jest taki Poczta Gorzowa, w sensie nie te, ci zawodnicy nie te same problemy, nie te kalibry same, ale mi się wydaje, że raz, że on to jest taki polski Duńczyk. Znaczy odwrotnie do Hansena, bo on późno też wszedł do żużla z motocrossu, ale często jak jeszcze za juniora miło się patrzyło na niego. Ostatnio nie miał wielu rewelacyjnych występów. Bywało, że gubił punkty. Na trasie popełnia ten zawodnik jeszcze sporo błędów technicznych, ale pierwsza liga moim zdaniem o rok za późno. To nie znaczy, że będzie to straszne osłabienie Ostrowa, a nóż Widelec, ten zawodnik od początku w nowym to w środowisku, zakładając, że nie przechodzi sam, tylko z jakimś mechanikiem, będzie w stanie udźwignąć to i jakoś to pocerować. A to jest bardzo ciekawy temat, a propos tego, czy on właśnie przychodzi sam, czy on tam miał te kontrakty amatorskie, czy właśnie, wiadomo, na pewno przyjdzie z siostrą, która pomaga mu przecież w parku maszyn, ale to faktycznie, bo na przykład, nie wiem, czy kojarzycie w ogóle to, że 1,016 miał średnią jako junior, a przechodząc na U24 miał 1,056, więc ta średnia mu skoczyła, więc jakby nie było. Po przejściu na U24 wskoczyła mu średnia, chociaż wiadomo, są te tak niskie rejestry, że tam mało kto w ogóle schudzi, żeby w te tabele się zaglądać, tam 30, 40, miejsce 50, ale jednak mu wzrosło. W tym roku znowu mu wzrosło do 1,1, więc oczywiście się trochę śmieje, bo to jednak podobny level cały czas, ale przejście do ligi niżej może spowodować to, że naprawdę ten zawodnik może rozkwitnąć. Ja spokojnie to już u niego widzę 1,5, takie solidne, jak się wygryzie w ten tor Ostrowski szczególnie, więc tutaj ja rozumiem, że Gust, wielki talent, Łatwa i tak dalej, Lebiediew i te same geny, ale myślę, że Jasiński może spokojnie być na podobnym poziomie jak Francis, albo delikatnie niżej, więc tak, dobra, niech będzie delikatnie minusik Jasiński, Czukunów lepiej niż Nielsen, już patrząc po te twoje tutaj średnie, Jakobsen lepiej, Holder na równo z Walaskiem, więc nie jest jakaś wielka różnica, bo potencjał był w tych zawodnikach, ale może być to siła naprawdę znakomita tego zespołu i na plusik lekki, chociaż nie jakiś przeskok milowy, na plusie te transfery zaliczam dla Ostrowa. No i wiadomo, juniorzy, którzy są, będą jeszcze mocniejsi i to jest ta wielka siła Ostrowa, że tam są fenomenalni juniorzy, do których możesz liczyć czasami nawet dwucyfrówki i nikt się nie zdziwi, że zrobisz ostatnich 10 punktów na Jasińskim. Dokładnie tak. Jest świeżość, jeśli chodzi o seniorkę, natomiast jak to będzie z juniorami, to już w analizach, bo wtedy rzeczywiście już to wszystko porównamy wam.